To jest nieprawdopodobne, że jak się miało 20 lat, prawda, to się nie miało kaca, nie? Niesamowita rzecz. Po prostu piłeś do 5 rano, spałeś 3-4 godziny, rano jadłeś śniadanie, normalnie do roboty, trochę podpuchnięty, ale prawda, no wiesz o co chodzi, prawda, nawet do auta wsiądziesz. Teraz to jest jakaś mordęga. Budzisz się rano po imprezie i pierwsze co robisz, to przez godzinę przysięgasz sobie, że już nigdy więcej się nie napijesz. I to jeszcze pół biedy, jak jesteś po imprezie, na której byłeś ze swoją, gdzie ona też piła, prawda? A po imprezie na przykład, gdzie byliście razem i ty piłeś, a ona siedziała obok, no to jest przerąbane. A jak już gdzieś poszedłeś z kumplami coś uczcić, a ona sama siedziała w domu, no to niech Jezu najsłodszy macie w swojej opiece, no bo przecież to jest jakiś koszmar od samego rana. Otwierasz oczy na łóżku, ona stoi nad tobą z dwiema patelniami. Witaj w piekle. Kupiłem sobie dietę pudełkową, więc na drugi dzień nie robię żadnych zakupów. Cóż za komfort i oszczędność czasu. Budzę się rano, idę pod drzwi zobaczyć. Diety jeszcze nie ma. Już jestem wkurwiony, bo będę teraz głodny czekał na śniadanie. Idę zajarać do okna. Staję przy oknie, widzę, że na podwórku dwóch żuli do flaszki na zagrychę zajada poliki wołowe i zupę dyniową. Mówię, już chyba wiem, gdzie jest moja dieta. Za browara na supporcie, dzisiaj większy zasięg. Wtedy grałem przed paluchem, dzisiaj zwrotem macie. Nie mów mi, czego nie mogę, to już chyba znacie. Dzisiaj show Paluch Siles i Rafał Pacześ. Akademia Sztuk Pięknych, ciężko z wyszukaniem. Akademia Sztuk Pięknych masz na Instagramie. Taka branża, melanż i dużo pustych panień. Puste na chwilę nie będą, jak im podasz danie. Jadę dalej. Życie mocno trzymam w ręce. Cygan mi dał lornetkę po ręce. Co takiego? Lata 90. pamiętam doskonale i ja wiem, że na prawilnych imieninach, na przykład na chacie, siedziało się przy stole na wersalce, prawda? Nie wiem, czy u was też na chacie, w Warszawie na przykład, ale większość to było tak, że była po prostu impreza, wersalkie się przysuwało do stołu albo stół do wersalki i miałeś tutaj brodę, jak Doberman. A druga część rodziny na krzesłach, wyżej, kurwa, są wyżej od ciebie, jak na rozmowie kwalifikacyjnej. Nie wiadomo, kurwa, dlaczego siedzą wyżej i nie widzisz ciotki przez orężadę Helenę i przez sałatkę Jerzyną. Po prostu nie widzisz ludzi, siedzisz i tak wyglądały imieniny. Matka z drugiej strony, zrób ciotce zdjęcie. Nie, szkoda marnować na ciotkę, szkoda na ciotkę. A ile ci zostało? 8 zdjęć mi zostało. To nie rób, rzeczywiście, jak będzie tort, to zrobisz. Tylko nie prześwietliszy, bo cię zajebie. W locie, najpierw godzinka autokarem po lotnisku. Chuj wie, gdzie on jedzie tym autokarem. Czy on robi teraz prawo jazdy na ten autokar? Gdzie on jedzie? Ludzie, ropa w oczach, kurwa, Grażyna, jak ty kupowałeś tą Bułgarię? To nie lecimy samolotem, jednak na stojąco jedziemy, kurwa, autokarem. Co ty robisz? Ten robi slalom między awionetkami, kurwa, ręka w tyłem. Nie wiadomo, co on robi. Cofa z przyczepą, nie wiadomo, co on robi. Potem wchodzisz do samolotu po tych schodkach, one, zwróćcie uwagę, one nawet nie są zaczepione o ten samolot, tylko jest dojechane, ten gość dojeżdża taką małą kierownicą. Wchodzisz, wszystko się trzęsie, jakbyś 3 dni pił, po prostu wszystko się telewił.